Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem specjalnie dla Ciebie wszystkie lokalizacje artefaktów obcych tygodnia 6. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WazjiGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Pamiętajcie, że na chwilę obecną to są jeszcze leaky i te lokacje mogą ulec zmianie, a oficjalna data odblokowania artefaktów obcych jest dopiero w czwartek o godzinie 16, czyli tak jak zawsze. Pierwszy artefakt znajduje się obok lokalizacji kociego kącika na tak zwanym splicie. Przechodzimy do lokalizacji artefaktu numer 2. Artefakt numer 2 znajduje się po drodze z paskudnej przystani do kurzących kominów. Omijamy po prostu śmietnisko z manekinem i jak widzicie, zaraz ujrzymy sobie artefakt na zakażonym terenie przez obcych między drzewami. I przechodzimy do artefaktu obcych numer 3. Artefakt numer 3 znajdziemy na kukurydzianym kompleksie w szopie nieopodal kukurydzy. Zobaczcie sami, zwróćcie uwagę dokładnie, która to jest szopa. Znajduje się po drodze w stronę jeziorka, czyli bodajże kark kołomnego kina. Jest to dokładnie to miejsce. Przejdźmy zatem do artefaktu obcych numer 4. Co do lokalizacji artefaktu obcych numer 4, musimy przebyć niemalże całą mapę, bo znajduje się on na wyspie Aurelii, czyli tam, gdzie mogliście dostać wcześniej legendarnego Skara. Jak dobrze pamiętacie i oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, ten artefakt miał być umieszczony już znacznie wcześniej. Ale wylądował na liście w tygodniu numer 6. Przechodzimy do artefaktu obcych numer 5. Artefakt obcych numer 5 znajduje się na wyspie z latarnią Lokiego. Znajdziemy go nieopodal domku, czyli w dolnej szopie. A, taka ważna rzecz. Z
zapomniałem wam wspomnieć o tym, że tutaj znajduje się również NPC, który jest niestety agro i proponuję wam go ubić albo wyposażyć się, za czym zbierzecie ten artefakt. W przeciwnym wypadku może się to skończyć tak jak u mnie, czyli no zobaczcie zresztą sami. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming w sklepie. Hej!